Pogoda w tych Taterkach. Mountain for forecast. Co? Nieprawdopodobne. Zbieram się. Przyznaję, chwilę mnie nie było tutaj na YouTubie, dokładnie od maja. Były w międzyczasie dwa filmy takie, wiecie, storytelling, czyli dwa filmy opowiadające bardziej takie rzeczy, które chciałem powiedzieć i do których użyłem materiałów archiwalnych. A tutaj chciałem wam powiedzieć mniej więcej, jak wyglądał rok tak naprawdę w sezonie. Miałem bardzo intensywny sezon, który bardzo nakładał prawie na siebie wszystkie rzeczy wyjazdowe i pracowe, dlatego tak ciężko było mi się tutaj zebrać, by coś publikować, montować. Ale to nie znaczy, że to, że nic w międzyczasie się nie udało nagrać. Ja się posilę telefonem i kalendarzem i chciałbym wam w tym filmie powiedzieć, co będzie się działo w najbliższym czasie i że przez jesień i zimę mam nadzieję, że będzie co oglądać. W ogóle myślałem o czymś takim, czy przypadkiem nie sezonować sobie filmów na kanale, żeby każdy miał jakiś sezon, żeby to było jakimś takim mniej więcej stylu, ale to chyba trochę za późno. Nieważne. Najbliższy czas zaczniemy od filmu z Hiszpanii, wyczekiwanego zapewne przez kilka osób. Jest już film na ukończeniu, czekam na ostatnie szlify, czekam, robię ostatnie szlify i niedługo film powinien się pojawić. W międzyczasie mam nadzieję, że na tym kanale pojawi się 30-tysięczny subskrybent. Na tą okazję mam przygotowany ekstra film, znaczy ekstra jako że dodatkowy. więc czekamy na tą piękną liczbę i świętujemy wtedy ją filmem. A film będzie opowiadał o mojej początkach mojej przygody z górami aż do momentu rozpoczęcia publikacji na tym kanale. Następny wyjazd był wyjazdem w Tatry. Było ich kilka, często były podyktowane moją pracą, czyli robieniem sesji zdjęciowych. Była to sesja na Słowacji, w Dolinie Kierzmarskiej, szliśmy do Zielonego Plesa, ale tego samego dnia też udało nagrać się odcinek z wejścia na Jagnięcy Szczyt. Kolejnego dnia tego samego wyjazdu kolejna praca, czyli sesja ślubna tym razem, z której dzięki uprzejmości Macieja Spitzberga będzie, mam nadzieję, dość ciekawy materiał pokazujący, jak taka sesja wygląda od kuchni. Więc tu będzie kolejny film. Kolejny wyjazd w Tatry. W międzyczasie mam oczywiście śluby. Zwykłe śluby, które no są moją pracą, więc nie pozwalają w jakiś sposób wyjeżdżać i też troszeczkę zabierają ten czas, który mógłbym poświęcić na montaż filmów. Praca jest mimo wszystko w jakiś sposób ważniejsza, czyli zlecenia dla kogoś i te filmy na YouTube mają trochę u mnie mniejszy priorytet, że tak powiem. Jeżeli kiedyś
YouTube zacznie przynosić więcej pieniędzy, to może zmienią się jakby priorytety i będę więcej tutaj nagrywał. Tam, by więcej nagrywać, oczywiście prosta sprawa, można mnie wesprzeć na Patronite. Im tego będzie, im tego wsparcia od was będzie więcej, tym no, będzie więcej tutaj filmów, bo będzie pozwalało na to czas i budżet. Ale wyjechaliśmy w Tatry z Michałem, całą rodzinką i będzie tutaj film, który pokazuje wejście na Rusinową Polanę z małym dzieckiem i dojście aż do Roztoki, a jeszcze wcześniej przeszliśmy się Doliną Białej Wody. Będzie to seria filmików z dzieckiem, no jak wiecie, zostałem ojcem i z Weroniką nie zaprzestajemy podróżować po górach z naszym małym człowiekiem i na tym kanale pojawi się kilka filmów, które pokazują, gdzie można z takim bąkiem w Tatrach czy w innych górach się wybrać. Następnie odbyły się tatrzańskie opowieści, czyli wyprawa z Mateuszem Waligurą, który przez cały miesiąc szedł po wszystkich szlakach znakowanych w polskiej części Tatr. Ja mu przez kilka dni towarzyszyłem. Nagrałem z tych dni oczywiście materiał, który część tego materiału poszła do TVN-u. Materiał z tych tatrzańskiej opowieści już jest dostępny na playerze TVN-u, ale oczywiście będzie też na moim kanale oddzielny film pokazujący tą wyprawę. Nie wiem, czy przypadkiem nie zrobię z tego ze dwóch, czy trzech nawet filmów, bo byliśmy z Mateuszem na Orlej Perci, gdzie używał Mateusz rąży do asekuracji i chodził mi po głowie taki film, żeby coś powiedzieć o tych lążach na naszych stalowych ubezpieczeniach z łańcucha. No i przyszedł ten moment, mam kilka fajnych ujęć pokazujących, jak ta uprząż, jak ta ląża pracuje na łańcuchach i myślę, że powstanie z tego po prostu film opowiadający o takiej asekuracji. Potem kolejny wyjazd znów z Michałem i to będzie kolejny film pokazujący również, gdzie można się z takim bąkiem przejść. Poszliśmy do Popradzkiego Plesa po prostu. Później przejechaliśmy się po Podlasiu, z którego też nagrałem jakiś taki luźny film. Zobaczę, czy to w ogóle będę publikował. Wiem, że raczej czekacie tutaj na górskie filmy, ale ja też lubię potworzyć takie podróżnicze filmiki, więc zobaczę, wypuszczę, jak się spodoba, to będę robił. A jak nie, to pomyślę, może tylko dla swoich archiwów będę robił takie filmy. Ale dobrze się bawiłem, przyjemnie to było, więc zjechaliśmy trochę po lasie i myślę, że jakiś taki krótki filmik tego też powstanie. Kolejna rzecz, kolejny wyjazd Tatry, tym razem pojechałem z Bartkiem Wnękiem, który też prowadzi kanał na YouTube i Bartek głównie wspina się rope solo lub nazywane solo, czyli wspina się samotnie, lecz z asekuracją, czyli nadal ma linę. Jako że zapowiadałem w poprzednim vlogu to, że chciałbym w końcu nagrać jakiś taki materiał z zewnątrz, jak ktoś się wspina, no i to będzie właśnie pierwszy materiał. Będzie to materiał opowiadający dokładnie, jak wygląda właśnie taka wspinaczka solo z asekuracją, czyli tak rope solo, kwestia nazewnictwa, więc mam nadzieję, że będzie to dość ciekawe. Z tego wyjazdu powstaną dwa filmy. Jeden film będzie mówił właśnie o wspinaniu solo, a drugi będzie takim backstage'em pokazującym, jak ten film powstał, bo też coś takiego nagrałem. Mam nadzieję, że coś z tego sensownego się uda posklejać. I tak to na ten moment wygląda. Będzie to około 8-10 filmów na moim kanale. Chciałem je regularnie wypuszczać, więc prawdopodobnie zmontuję je wszystkie i zrobię taką regularną publikację, żeby było wiadomo, że przykładowego piątku o tej 20 wchodzi film. Ale żeby taka regularność zachować, będę musiał najpierw te wszystkie filmy zmontować, więc to chwilę zajmie. Wracając do początku tego filmu, czyli takiego prześmiewczego troszkę tematu, jeśli chodzi o deszcz, który przyciągam. Jak widać, mimo wszystko udało mi się coś w tym roku nagrać. Niestety ten deszcz mimo wszystko towarzyszył nam podczas tych wyjazdów i tego materiału naprawdę byłoby dużo, dużo więcej na dużo więcej odcinków, ale niestety no tak się podziało w tym roku, sezon nie pozwala po prostu zbyt dużo chodzić po Tatrach. Jeszcze jedna rzecz. Boże, jeszcze będą dwa filmy z rowerów. Postanowiłem rozpocząć taki projekt, który
który chciałbym sygnować przygotowaniem do objechania Tatr rowerem. Mamy plan przejechania na wiosnę Tatr rowerem i będzie tutaj też taka seria filmów z tych przygotowań przejazdu Tatr rowerem. Więc będzie też jeden film taki początkowy, gdzie ja po prostu uczę się jeździć rowerem w terenie. Więc jeszcze jeden film będzie, tak mi się przypomniało. Aha, jeszcze a propos roweru, bo to już był wyjazd w Góry Izerskie i tutaj też poszliśmy sobie z Werą i z młodym do chatki górzystów na legendarnego naleśnika i z tego też będzie film. Więc tych filmów naprawdę jest sporo, aż pozapominałem niektóre. Więc tak, to taka pogadajka, zapowiedź, żebyście wiedzieli, że będą filmy, że niedługo się coś tutaj pojawi, więc do zobaczenia w następnym materiale. Idzie, tam się przejaśnia. Pokaż, tam w ogóle nie pada.